tym roku szkoła obchodzi ważną rocznicę. Proszę troszkę opowiedzieć o samej rocznicy tego wydarzenia i co w związku z tym planujecie. Tak, to prawda. Zgodnie z aktem powołania 8 czerwca 1962 roku powstała przyzakładowa szkoła kształcąca pracowników wtedy mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. A więc w tym roku, łatwo policzyć, mija nam 60 lat istnienia i kształcenia młodzieży, ale także osób dorosłych, głównie właśnie na potrzeby nadal, mimo upływu tylu lat, na potrzeby teraz już PKN Orlen. I z tego tytułu staramy się przygotować jubileusz, który w całym mieście i w okolicach pokaże, że szkoła jest, ma się nieźle, rozwija się i nadal spełnia swoją pierwotną rolę. 17 listopada będą takie uroczystości nasze wewnętrzne. Chcemy uczcić pamięć o pracownikach, którzy spędzili w naszej szkole kilkanaście lat, ale już ich z nami nie ma, którzy odeszli. Chcemy posadzić drzewo pamięci, dąb, na naszym wewnętrznym patio, naszym ogrodzie i obok niego tablica upamiętniająca, gdzie będą nazwiska pracowników, którzy w tej szkole pracowali. No i chcemy, to jest też takie dla nas nowość i fajne wydarzenie, chcemy dla potomnych zakopać kapsułę czasu. Tak, żeby po latach ktoś, kto na nią natrafi, zostawimy tam wyraźny ślad, gdzie ona jest, żeby mógł zobaczyć, co w tym 60. roku istnienia tu się działo. A co schowacie do tej kapsuły? Na pewno kopię, wierną kopię aktu powołania, na pewno zdjęcia z budowy będziemy chcieli umieścić i no i przede wszystkim, żeby zaznaczyć czasy obecne, no to udokumentujemy 60. jubileusz, to co się działo w szkole, ale też i w mieście i tam umieścimy. Kolejny dzień, pozwolę sobie płynnie przejść, to jest 18 listopada, czyli piątek i to będą takie główne obchody, już nie wewnętrzne, a bardziej widoczne też na zewnątrz w mieście. Zaczniemy o godzinie, będę się posiłkował tym harmonogramem, o godzinie 10 w kościele świętego Jana Chrzciciela będzie msza święta jubileuszowa, celebrowana przez księdza biskupa Romana Marcinkowskiego. Całą oprawę muzyczną przygotuje i wystąpi chór Pueriet Puelle Cantores Placenses, więc dla nas to jest też ogromne wyróżnienie, tak, że chór zdecydował się do nas dołączyć. Bardzo dziękuję. Później być może zachowam tą tradycję, która była w latach, kiedy było 50. jubileusz. To była takie procesyjne przejście z kościoła, który jest całkiem blisko, do szkoły, po mszy. I to myślę, jeżeli pogoda pozwoli, bo to jest też ważne, to chcielibyśmy tak i teraz przejść procesyjnie z pomszy z kościoła do szkoły. I tu o godzinie 12 rozpoczęłyby się uroczystości takie typowo akademickie. Przygotowujemy występ okolicznościowy, który pokaże w dużym skrócie, ale historię z całych 60 lat. Przygotowujemy krótkie wspomnienia absolwentów, nauczycieli, którzy są na emeryturze, tak żebyśmy mogli różne anegdoty poznać, sytuacje, które może gdzieś tam zostały już zapomniane, a warto do nich wrócić. Chcemy też wykorzystać ten czas na spotkania absolwentów z nauczycielami, ze swoimi wychowawcami, z opiekunami, tak? O godzinie 14, czyli tak powiedzmy pod koniec już tej akademii, rozpoczęlibyśmy wystawę jubileuszową. Przygotowujemy na górnym korytarzu na piętrze wystawę pamiątkowych zdjęć, ponieważ tak jak tu widać, nasza kronika jest w takim stanie bardzo delikatnym i nie możemy jej udostępnić, ale jej wersję cyfrową i zdjęcia wydrukowane w większym formacie będą na tej wystawie jubileuszowej, więc będzie można zapoznać się z historią szkoły od początku, jak ona powstawała, jak była budowana, jak się zmieniała i jak funkcjonuje w czasach dzisiejszych. No, przy okazji połączymy to ze zwiedzaniem budynku szkoły, który zmienia się praktycznie cały czas. Tak? Ktoś, kto pracował czy uczył się w tej szkole 40-50 lat temu, pewnie się zdziwi, no bo szkoła jednak się zmienia, nie stoi w miejscu.
I myślę, że warto też pokazać, bo to jest no, okazja do wspomnień, do spotkań. Przychodzą do nas absolwenci, którzy już są na emeryturze i byli pierwszym rocznikiem. W tamtym tygodniu rozmawiałem z panem, który był pierwszym absolwentem, pierwszy rocznik. I mówi, że wybiera się ci, którzy jeszcze żyją, to trzeba sobie tak niestety powiedzieć, wybierają się, żeby szkołę odwiedzić, żeby przyjść na jubileusz. Tak? Sami też wychodzą z własną inicjatywą, że chcą brać udział aktywnie w obchodach jubileuszu. No to tak by wyglądał środek tego dnia. O godzinie 16 planujemy koncert jubileuszowy. Tak około półtorej godziny będzie trwał koncert. Będzie to głównie przegląd piosenki polskiej. Z każdego dziesięciolecia, od roku 1962 do roku 2022 przygotowujemy na naszej auli koncert, no taki koncert też wspomnień, dlatego że będzie on przeplatany również anegdotami i wspomnieniami długoletnich pracowników emerytowanych, absolwentów. Także no, szereg wspomnień przed nami. Tak chcemy głównie uczcić nasze obchody, że pamiętamy o tym, co było, jak szkoła powstała, jaką ma tradycję i do czego została powołana. Wspomniał pan o kronice szkolnej. Jakie dokumenty takie najciekawsze mógłby pan wymienić, które się w niej znajdują? Pierwszy to jest oczywiście akt powołania. To jest najciekawszy i najważniejszy. Tak, jak widać, jest w podobnym stanie, chociaż to i tak jest kopia. Oryginał mamy schowany, bo bez tego nie da rady w ogóle funkcjonować. Musimy mieć akt powołania w stanie nienagannym. To jest kopia, która też już jest nadszarpnięta przez czas. I to jest dla nas no, taki dokument, który pokazuje, kiedy powstaliśmy, z czyjej inicjatywy powstaliśmy. To by była pierwsza sprawa. A druga sprawa to są oczywiście zdjęcia, które dokumentują pięknie, jak powstawała szkoła, jak się budowała. Tak jak zdążyłem też wspomnieć, pokazują również, no nie w całości, ale fragmenty budowy naszego sąsiada, czyli obecnie PKN Orlen, no bo ta szkoła powstawała tak naprawdę jednocześnie z swoim zakładem produkcyjnym. Ale następne zdjęcia, które są dalej, to już jest oczywiście życie szkoły, czyli rok po roku najważniejsze wydarzenia, zmiany w szkole, aktywność szkoły, jej nauczycieli, uczniów. To są takie najważniejsze rzeczy, które zostały tu utrwalone. Dziękuję bardzo panu za rozmowę i życzę w takim razie, żeby zarówno szkoła, jak i jej uczniowie jeszcze przez wiele lat mogli się cieszyć edukacją w tej placówce. Bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze dodać na koniec, że te dwa wydarzenia, o których wspomniałem, czyli wystawa jubileuszowa i koncert jubileuszowy, które się odbędą 18 listopada, to są wydarzenia otwarte, na które zapraszamy w zasadzie wszystkich mieszkańców Płocka i okolic. Będzie nam bardzo miło Państwa gościć w naszych murach. Nie trzeba być absolwentem tej szkoły, żeby nas odwiedzić. Wystarczy być sympatykiem chemika i zapraszamy naprawdę do nas, do szkoły tego dnia, żeby zobaczyć, jak wygląda szkoła w środku. Może ktoś nie miał okazji, to tym bardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.